Witamy Państwa na kolejnym filmie. No, dzisiaj wreszcie postawimy kropkę nad i. Dowiedzą się Państwo, kim była ta kobieta. To była bardzo słynna kobieta, która miała coś. No właśnie, coś, co było warte kosmiczne pieniądze, jak na początek XX wieku w Rosji. A więc musimy zacząć od słynnej Polki. Tak, to jest Polka, właśnie to, co macie tutaj przed Państwem jest. To jest tak słynna polska Matylda Krzesińska. Ona była prima balleriną, assoluta, tak ją nazywali. Była wyjątkowej urody i wyjątkowego talentu, co się przekładało na jej sukces artystyczny, jak i społeczny. To powiemy tak wkrótce, ale to trochę tutaj poświęcimy czasu. Właśnie ta kobieta miała to coś. I dzisiaj ten film poświęcimy temu, skąd ona miała to coś i co to było. I teraz musimy właśnie wejść w kwestie historyczne. A więc tak, zawsze się pytają niektórzy z Państwa, no jak to się stało, czym oni się tam żywili w tych podziemiach ludzie, którzy zachowali się w czasach już końcówki Złotej Ery, przed zlodowaceniem. Właśnie, czym oni się żywili? Dobra, no wszyscy się mogą zgodzić, że no dobra, uciekli, ale czym się żywili? No właśnie, czym oni się tak żywili? No właśnie, no tak, to teraz trzeba tutaj wejść na to pytanie, gdzie oni się znajdowały, gdzie z reguły się znajdowały ukrycia. Ukrycia były w korzeniach drzew Edenu. A więc tam właśnie znajdowała się resztówka, znaczy była te po prostu cały czas jeszcze, pomimo zlodowacenia, mrozu minus 176 stopni, tam znajdowały się resztki tej wody, właśnie tej wody życia, tego eliksiru, tak? Eliksiru życia. Nie musieli tego jakby pić w ogromnych ilościach, tylko w małych ilościach. Tylko w małych ilościach i tego nie trzeba było dużo i oni tam dalej żyli. Ale w końcu przestała ta woda życia ciec. Tak? Ona się przestała się tam sączyć z tych ścian, powoli następował proces skamielenia i mineralizacji. No ale jakaś ta resztówka została i ona się tam kondensowała. O, w ten sposób. Ona się zagęszczała, w jaki sposób było to coś. No i w związku z tym no teraz tak. Oni to jedli, ale tak. Wszystkie badania na terenie całej Ziemi, właśnie tych wszystkich podziemnych ukryć, dowodzą tego, że nie było tam śladu jakby życia. A więc no, według takiego naszego pojęcia to musi być jedzenie, picie, muszą być zapasy, muszą być miejsca na odchody i tak dalej, różne rzeczy. Tego nie było. Bo słuchajcie, człowiek funkcjonował w Złotej Orze w ten sposób. On sobie to pił, powietrze miał, ciepło miał i my dzisiaj potrzebujemy urządzeń sanitarnych, powiedzmy tak. Czyli, a oni nie potrzebowali tego, ponieważ nie wydawali żadnych odchodów. I to jest właśnie taka ciekawostka. I dlatego im potrzebne właśnie było to coś. Nie? Ale pytanie, skąd ta kobieta miała? Ta słynna baletnica carskich teatrów, a skąd ona to miała? No i tutaj się zaczyna historia, która się skończy na jeziorze Bajkał. Bo to nie jest skąd ona to miała. Później się okazuje, że carowie też to mieli. Najprawdopodobniej to mieli. I to właśnie znajdowało się w Kazaniu. Nie tylko z tym funduszem złota carskim, ale również w innych workach, bo to wszystko się zajmowało, całe złoto było w workach, to wszystko, ten cały złoty skarb Rosji w ilości 950 ton, początkowo 1200 przed wojną, ale później po wojnie było już 950, no ale to cała historia, to się dopiero zaczyna. A więc teraz wrócimy tutaj do tej pani, tak, do naszej słynnej Polki. Ona wychowała się w rodzinie arystokratycznej. Jej ojciec był z rodziny grafów Krasińskich, która miał bardzo bogatą historię podróży
takich niechcianych podróży po Europie, takich przymusowych podróży, ale wreszcie trafił do Warszawy i tam przy którymś wizycie Aleksandra, czy któregoś z carów, on został jakby zauważony i 5 osób wydzielono z Warszawy, z tego teatru. To jest właśnie ten. To jest ojciec. Tak? I on miał po prostu taki słynny sygnet, który jest opisany, przynajmniej jego grafologia herbowni polskiej, został opisany w latach 20. I pani nasza baletnica Krzesińska miała do tego dostęp, ponieważ w latach 20. już była na emigracji we Francji. Zdążyła uciec po prostu jakby w trakcie rewolucji, tuż po zaczęciu się. No i tu się zaczyna cała historia, zaraz o tym powiemy. No w każdym razie on, pozostałością grafów Krasińskich został słynny sygnet jej ojca. Niestety w tych zawieruchach wojennych i rozbiorowych wszystko się straciło, wszystkie dokumenty się straciły, ale pamięć została i ona to wszystko opisała w swoich pamiętnikach. Gwoli ciekawości, my słuchaliśmy tych pamiętników, tylko przynajmniej początek, ale tego jest tak dużo. 12 godzin. O, 12 godzin dokładnie. Tak jest 12 godzin, a więc bo może to oczywiście po rosyjsku tutaj słuchaliśmy to wszystkiego. To jest materiał przeogromny, bardzo ciekawy, bo o czym świadczy, że Polacy to bardzo dumny naród. I to właśnie tą dumę trzeba było w jakiś sposób zgubić. I wam powiem ciekawostki. Tutaj na temat Matyldy Krzesińskiej w Polsce to jest w ogóle cicho sza. Natomiast w Rosji to huczy internet i huczą oficjalne media i nawet kinematografia chciała w jakiś sposób źle przedstawić cara i właśnie Matyldę Krzesińską. Wykorzystano do tego, tak. Wykorzystano to, w jakiś sposób chciano tego cara, w jakichś tych wszystkich zwolenników carów, po prostu w jakiś sposób dać im w pysk. To właśnie zrobili taki film i niechcąco zrobili tak gigantyczną reklamę, która się obiła echem po całym świecie, wbrew pozorom. Oczywiście, ja to tam oglądamy tutaj po rosyjsku te wszystkie materiały. No i właśnie tak, wielka prima balerina, kiedy ona zaczęła swoją karierę? Kiedy skończyła szkołę baletu w Sankt Petersburgu? W 1890 i bagatela skończyła ją w 1936 w wieku 64 lat. Ona odstrzeliła taki pokaz baletu w londyńskiej operze, którego po prostu nikt przed nią tego nie zrobił i po niej też nikt nie zrobił, ponieważ miała aż 18 tak zwanych aplauzów, czyli gdzie wychodzi się i trzeba tam jakiś fragment zawsze pokazać widzom. I ona miała 18 aplauzów, ale najważniejsze to, że miała, właśnie to nam też się przyda do tego filmu, ona była tak sprawna fizyczna, nawet miała 64 lata wtedy, w 1936 roku. To jest bardzo ciekawostki i zaraz my tutaj do tego wszystkiego powoli dojdziemy. A więc no, mamy trochę historii, teraz wiemy, kiedy ona skończyła, ile ona musiała mieć w 60 tak. I ona w 64 robi ostatni występ, czyli kończy w 36 roku robi, ale to już nie był Związek Radziecki, tak? Żebyście ona nie była przedstawicielką Związku Radzieckiego, ówczesnego pana. Nie, ona po prostu była na emigracji i w tym czasie prowadziła swoją szkołę baletową. No to chcemy powiedzieć, to Wiola tutaj, co chcesz powiedzieć? Tak, bo ja bym chciała zwrócić Państwa uwagę, jeśli spojrzycie choćby na polski internet, chociaż wydaje mi się, że na polski internet to nawet nie warto, bo są same kłamstwa o niej. Jest to tak porywająca historia tak. Na temat Matyldy i na rosyjskim internecie widać wyraźnie, jaka jest skala nienawiści do tej kobiety. Na pewno też ze względu na to, że to jest Polka. A po drugie, my wszystko wyjaśnimy, dlaczego zwłaszcza hybrydy bolszewickie tak ją znienawidziły. No właśnie, to jest dopiero odpowiedź. Dlaczego ją znienawidzili? I zaraz dojdziemy do tego właśnie, czy coś zostało, czy są jakieś materialne dowody hiperborejczyków, którzy przynieśli coś ze sobą z czasów złotej ery. Czy oni coś przetrwało?
Mało tego, ty pamiętasz, w którym roku ona przypłynęła statkiem i nie wypuszczono jej z pokładu, miała zakaz wyjścia? W 66. Przypłynęła do Rosji oczywiście. Tak, była na redzie Odessy statkiem wycieczkowym. Nie wpuszczono jej, nie miała prawa, wszystkim zabroniono, znaczy akurat jej zabroniono zejścia na ląd, tylko żeby po prostu zobaczyć się z rodziną. O. Matylda Krzesińska rozsławiła na cały świat balet carski. Po rewolucji, kiedy ona już uciekła i kiedy w Rosji nastał komunizm, bardzo długo nie potrafiono odtworzyć tej świetności tego baletu. I wtedy zginęły wszelkie jakieś materiały, nie wolno o niej było w ogóle mówić. No, coś chciałeś dodać? Tak, właśnie o co chodzi. Kiedy w 1936 roku był jej słynny występ w Londynie, ona nie występowała w roli jakiej przedstawiciela Związku Radzieckiego, tylko prowadziła prywatną szkołę baletową. Występowała jeszcze jako Matylda Krzesińska. Znaczy już nie Krzesińska, tylko Krasicka Romanow dokładnie. Ale co chcę Państwu powiedzieć? Trzeba było aż bagatela 30 lat, dobrych 30 lat, bo dopiero w 1958 roku tak słynny balet rosyjski, tak zwanego Teatru Wielkiego w Moskwie, dopiero dorobił się występów zagranicznych. I w 1958 ta trupa cała baletowa z Moskwy wyjechała do Paryża. Dopiero w 1958 roku, a powiedzmy ona opuściła Rosję wiosną 1920 roku. No, a więc takie coś, a więc widzimy, że tutaj nie było tutaj jakby, no długo się męczyli po prostu, żeby coś wypracować. Dlaczego? Bo nie mieli odpowiednich talentów. Trzeba było wszystko, bolszewicy to tam komuniści zaczynali wszystko od nowa. No ale dobra, chcesz coś powiedzieć? Tak, była to jedna z najbogatszych kobiet w ówczesnej Rosji. Zaraz pokażemy Państwu, gdzie mieszkała i ciekawostki z tym związane. Natomiast balerinom, które tańczyły już wtedy w moskiewskim teatrze i próbowały jakby podnieść ten rosyjski balet prestiż, nie wolno było nawet rozmawiać o Matyldzie Krzesińskiej. My oglądaliśmy odpowiednie filmy, gdzie panie się wypowiadały na ten temat. Takie już wiekowe. Tak, było to naprawdę szalenie ciekawe. No i co, może dojdziemy do sedna. Idziemy dalej. Dlaczego między innymi, bo to, że ona miała nie rozsławiać carskiego baletu już po nastaniu komuny, no to wiadomo. Natomiast głównym powodem, podejrzewamy, główny to była powód. Właśnie ta historia. Tutaj jeszcze chcemy powiedzieć, to jest właśnie, to się też wiąże z tą historią, którą Państwu tutaj dojdziemy do meritum. To jest słynny pałac, jeżeli można tak to nazwać, asabniak, to jest taka willa, po rosyjsku to jest asabniak, to jest willa Sankt Petersburgu. I teraz tak, co tu jest ciekawego? Otóż jakimś dziwnym trafem lepszych pałaców w Sankt Petersburgu było o wiele więcej. Lepszych pałaców. Nawet było tak zwane Krasneje Siło, tam gdzie przebywał był pałac carów. Akurat Lenin nie wybrał czego o tych lepszych po prostu pałacy w Sankt Petersburgu, tylko wybrał ten. Właśnie ten. Jej. Akurat jej. I właśnie z balkonów, to widzimy jeden balkon tam w jednym miejscu, a tutaj balkon. Jeszcze się cofnę i pokażę Państwu. To jest ta piękna oranżeria, tutaj piękny. Dalej. O, z tego właśnie balkonu występował Lenin. I właśnie Lenin, dlaczego on właśnie tak tutaj się pchał, żeby akurat zająć ten budynek, a nie inny? To jest bardzo ciekawe. Otóż, kiedy bolszewicy dalej kiedy już zajęli to powiedzmy ten teren, zajęli ten dom, Lenin występował z tego tarasu na górze, jak i z tego balkonu. I on się tutaj zainstalował, łącznie ze wszystkimi bolszewikami, z hybrydami wszystkimi tam, bolszewickimi. On się tam zainstalował i cała reszta. I co później nastąpiło? Znaczy, wiadomo, plądrowanie to tam normalka, ale co było ciekawe,
Przekuwali ściany, wszystkie ściany przekuwali. Przekuwali stropy, wszystkie stropy przekuwali. Szukali jakichś skrytek, przekuwali podłogi. To jest znaczy, i w ogóle historycy rysyki dochodzą do wniosku, że w ogóle zajęcie Lenina, przez Lenina właśnie tego domu Krzesińskiej, było spowodowane jakimś dziwnym powodem, jakimś zamówieniem, wręcz politycznym, czy też innym, żeby właśnie ten dom zająć w pierwszej kolejności, czego szukano. Oczywiście ja już tam wcześniej w tych filmach mówiłem, że jej skarb, który ona schowała, schował jej tam, powiedzmy, dobry znajomy, to był Siergiej chyba, nie? Siergiej Romanow. Tak, Siergiej Romanow schował ten, no, specjalistą od różnych podziemnych budowli i tak dalej. On schował, no i te 45 skrzynek biżuterii, złota, różnych rzeczy, jajek Fabergé i tak dalej, różnych cuda na kiju. Diamentów. Tam różne rzeczy były. Właśnie oni chcieli to dorwać, ale no właśnie, czego oni tak naprawdę chcieli dorwać? No i teraz no, musimy jakoś to powiedzieć, co oni chcieli. Znaczy oni szukali, no nie mogli znaleźć i do dzisiaj nie znaleźli. Teraz tak. Teraz jeszcze jedna ciekawostka. To jest jej domek letni. Domek letni, willa letnia w Strzelnej. Koło Sankt Petersburga, nad morzem. I teraz tak. Ten dom został też, wiadomo, przez bolszewików później zajęty. I co ciekawe, nie tak dawno, stosunkowo niedawno, prezydent Rosji, Władimir Putin, cały ten teren przebudował i przekopał. Ale dlaczego? Bo oni szukali tych 45 skrzynek. 45 skrzynek właśnie ze cudami na kiju, powiedzmy. Ale czego oni szukali? No właśnie. To jest, widzimy, jak to tu mamy rewolucję, rok 1917, ona opuszcza Sankt Petersburg i mamy jeszcze, to jest akurat jeszcze raz ten balkon, gdzie Lenin przemawiał i tak dalej. Idziemy dalej. Oj, teraz stop, zatrzymamy się. Tak, przejdziemy do meritum. To już trzeba w końcu powiedzieć to, bo państwo tak ciągnę, ale tak, no ale słuchajcie, myśmy jak to oglądali wszystko, no to było, wiecie co, to było wręcz, to brzmiało jak sensacja. Szalenie ciekawa historia. Tak, i teraz tak, co ona miała tam takiego? Otóż, jak już państwu powiedziałem w poprzednim filmie, miała właśnie przedmiot w postaci, dobrze, to były jakieś dwa delwiny i co? To był grzebień, tak? Grzebień do włosów, tylko nie ozdobny. Ozdobny do wczepiania we włosy, z wizerunkiem kobiety patrzącej na morze, z dwoma delfinami pluskającymi się, tak? No, słuchajcie, przedmiot jak przedmiot, nie byłoby niczym takim, powiedzmy, specjalnym, ale na ten przedmiot był bagatela, tu powiem od razu. Ja wszystko państwo tutaj, wszystko co się da, zalinkujemy. Jak będziecie, co niektórzy z państwa, dobrze w rosyjskim, no to jest wręcz sensacyjna opowieść. Właśnie ten grzebień ona posiadała i dawano jej, uwaga, mormoni przyszli do niej, oni żyli tak biedni, skromni i tak dalej, mormoni przyszli, no i dawali jej dwa miliony, bo jeszcze raz oglądam te materiały źródłowe, 2 miliony rubli, czek na 2 miliony rubli. No i teraz, a ona odmówiła i daje im czek bez, no jakby, in blanco. Proszę sobie wpisać sumę, jaką pani chce. No i, ale co jest ciekawe, dlaczego oni tak się, za taką kosmiczną kwotę, no jakby nie było, to powiedzmy rubel tam był straszny gdzieś tak mniej więcej w orientacji, mniej więcej 2 miliony rubli to było mniej więcej 2 miliony dolarów, albo lepiej. Ale po prostu, i dlaczego oni się tutaj bili, bo widać nie, na temat tego grzebienia w ogóle wyszła taka sprawa, że musiał ktoś wiedzieć, to sprawa była i tak głośna, że właśnie mormoni wyszli na nią, czyli oni chcieli udawać takich, no, mocno z religijnych, a więc godnych zaufania i tak dalej. Że także grzebień miał iść w słusznym celu. Tak, w dobre ręce i tak dalej. A więc ci, którzy dawali mu 2 miliony rubli, oni doskonale wiedzieli, to byli zagraniczniacy, bo mormoni to wiadomo ze Stanów Zjednoczonych, oni
musieli mieć niebyle jakie pieniądze, kiedy po prostu położyli drugi raz czek in blanco. Po prostu wystarczy sobie tylko wpisać kwotę. I oni się po prostu nie szczepali. Właśnie i taki zwykły grzebień. Oni wiedzieli, jaka jest wartość. Otóż teraz muszę Państwu powiedzieć, że ten grzebień miał próbę 1008. Ona nie występuje w przyrodzie. W obecnej chwili. W obecnej chwili. 1008. 24-karatowe złoto uznaje się, że ono jest takie jakieś miękkie, plastelina i tak dalej. To było jeszcze lepsze od plasteliny, bo wystarczyło przycisnąć i odciski palców na tym właśnie przedmiocie się odciskały. Skąd on pochodził? No i właśnie. Bo tutaj mamy widok. Tak, tu mamy widok. Czego? Co to za miejscówka? To jest Morze Białe. Mamy słynne, jak to się mówi, Sławieckie Wyspy. Wyspy Sławieckie, Sławieckie Ostrowa po rosyjsku. To się nam bardziej kojarzy z jakimś archipelagiem Gułag, głównego uprawienia z Lagierjej i tak dalej. To są inne rzeczy. Ale jest tam właśnie tam, nawet niektórzy mówią, że właśnie tam na tych Sławieckich Ostrowach, na tych Wyspach Sławieckich jest, że to jakiś element Atlantydy, czyli tego właśnie tej złotej ery, że lądu złotej ery. I rzeczywiście tam znajdowały się kurhany, które zostały rozkopane i ten grzebień z tą niewystępującą w przyrodzie próbą 1008 z plastelinowego złota został właśnie tam wyciągnięty z tych kurhanów, gdzie Hiperborejczycy no niestety musieli umrzeć, kiedy wyszli spod ziemi. I oni zabrali z sobą właśnie grzebień i inne rzeczy. I właśnie tą próbę złota, która jest... A czym była ta próba złota? No otóż ta próba złota, która nie występuje obecnie w przyrodzie, ona występowała wtedy. I była niczym innym jak pokarmem. Pokarmem. Tak, właśnie takie coś. Takie Hiperborejczycy sobie to zrobili prawdopodobnie na pamiątkę. Może się nudzili tam w tych podziemnych Tak, bo to trochę trwało. Natomiast na pewno, kiedy zrobili te przedmioty, to nie w tym celu, żeby je jeść. Być może obawiali się tego, co będzie. Widzieli, co się dzieje z tym, z tą płynną energią. Tak. Więc po prostu chcieli sobie zrobić jakieś pamiątki. No tego już trudno nam przewidzieć. Natomiast wkleimy Państwu film o Hiperborei, który nie jest do końca taki, jak my to przedstawiamy. Natomiast tam są takie ciekawostki, gdzie Bławacka, nie wiem czy znacie tą czarownicę, że tak powiem w cudzysłowie, Bławacka mówiła o właśnie dążeniu do wyszukiwania właśnie tych kurhanów i szukania eliksiru w tych kurhanach. Eliksiru, tak, to właśnie to był ten eliksir. Długowieczności czy tam... To jest właśnie ten... I ci, którzy wyszli na Krzesińską, po prostu ci mormoni, czy tam jeszcze inni, bo to tylko ślad jest tutaj o mormonach, którzy operowali powiedzmy czekami, mogli być jeszcze inni, oni na nią wychodzili. No i teraz pytanie właśnie, skąd ona to miała? Właśnie z tych kurhanów, kiedy jeden archeolog im po prostu chciał mieć pieniądze na... kolejną wyprawę, ale ja to sądzę, że to było troszeczkę inaczej. Być może tak, a być może inaczej, ponieważ kto w tamtych czasach organizował w ogóle te wyprawy? Przecież wydaje mi się, że w Rosji carskiej musieli mieć pozwolenie, prawda? I było to wszystko pod patronatem carów. Tak, no ale więc mamy kurhan, mamy ten mamy to, tą jakby resztówkę jedzenia z ukryć. Mamy to i teraz tak. No i tu się zaczyna, niezłe numery się zaczynają, bo ten grzebień miał super właściwości. Ci, którzy operowali kasą, to doskonale wiedzieli, znaczy ci zleceniodawcy musieli wiedzieli, o co chodzi. To znaczy, ja wam powiem tutaj, że Krzesińska od tego czasu, kiedy miała ten grzebień, to ona miała wyjątkowe powodzenie we wszystkim. A więc... ten grzebień miał, powiedzmy, jakąś właściwość, którą po prostu ona, mając go, wykorzystała. Natomiast jak ona go zdobyła po prostu? Ten on chciał jej sprzedać właśnie ten grzebień, ten archeolog, i ona za jakąś tam kwotę to kupiła. Ale wtedy się zaczęło właśnie takie rzeczy, że
inni, którzy się dowiedzieli o tym, no zaczęli na nią wychodzić. Tak samo ci Mormoni i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, warunkiem tego, żeby ona otrzymała ten, to nie tylko były pieniądze na wyprawę tego archeologa, na kolejną archeologiczną wyprawę, ale był warunek, że to zostanie w Rosji. O. I ona tego dotrzymała, ponieważ nikt jeszcze jej skarbu nie znalazł. A trzeba dodać, że poszukiwania tego skarbu, ten taki słynny kład Krzesińskoj, tak powiem po rosyjsku, trwają do dziś. Tak jest. Poszukiwania tego skarbu, tych 45 skrzynek, pół metra na pół metra na pół metra, to trwa do dzisiaj i wzbudza emocje. Nawet już ten, jak mówiłem, prezydent Rosji, jak Strzelną przekopał, czyli przekopał tą daczę, przebudował i przekopał, tam jest wszystko przekopane. Tak jak powiedzieli Rosjanie, że ci właśnie, którzy badają kwestia tego skarbu, badają, że po prostu to jest, no, tam jest tak przekowane, że już nie ma prawa tam nic być, bo wszyscy tam podejrzewali, że właśnie tam to jest gdzieś zakopane. Ale gdzie to jest, to już nie mniejsza o to. To znaczy się my podejrzewamy. Zresztą wszyscy podejrzewają, tak, że podejrzewają. On się znajduje, ten grzebień wraz z 45 skrzynkami. Tak. Znajduje się nigdzie indziej, a właśnie w willi, tutaj, w tym osobniaku w Petersburgu. Bo były tam jakieś prace. Były prace tam przy kanalizacji, dokopano się do 6 metrów, powinni się dokopać do 9 i tak dalej. Ale nagle co się stało? Powiedz. No właśnie, co się stało, jak dojśli do tego, bo o co się okazuje, że bolszewicy, jak przekopywali to wszystko, te ściany, sufity, cuda na kiju, znaleźli właśnie zapiski, pamiętniki i spis tych 45 skrzynek, co tam było. No i właśnie w którymś momencie, jak doszli do któregoś tam, do tego poziomu 6 metrów i tam były takie, jak opisywali, takie belki drewniane, położone dla wzmocnienia po prostu tych ścian, jak i później tego całej winda, czyli tego szybu, po prostu przyszło z góry jakiś rozkaz, czary mary, nie wolno dalej kopać. I nikt nie wie dlaczego. I nikt nie wie dlaczego, to dzisiaj skąd sprawa ta decyzja wisi. Przyszła tak, w wielkiej tajemnicy, prace stop, koniec kopania. Koniec kopania, no dobra, to po prostu jedziemy dalej, tutaj tego, co my jeszcze tu mamy. O, i teraz tak, no właśnie tutaj, i właśnie tam, właśnie te kurhany odkopano, a czyli rozkopano te kurhany i znaleziono właśnie ten grzebień. Zwróćcie Państwo uwagę, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, zwróćcie Państwo uwagę, że wszystko to się działo w XIX wieku. Od lat szukano tego złota, no powiedzmy tego eliksiru długowieczności czy tam nieśmiertelności. Jednak musiało się o tym dużo mówić, no bo skąd tacy Mormoni, którzy zapewne byli podstawieni przez kogoś innego. Natomiast skąd ktoś w ogóle o tym wiedział, że ona ma ten grzebień? Musiało być głośno o tych odnaleziskach w tych kurhanach. Jesteśmy przekonani, że rodzina carska posiadała również te przedmioty. I zaraz znajdziemy dowód na to. I zwróćcie Państwo uwagę, o czym żeśmy mówili w poprzednich częściach, że w XIX wieku powstała knajpa na Wielisławce. Tu tak przeskoczymy. I tam też właśnie szukano tych przedmiotów i szukano kurhanów. No szukano właśnie kurhanów, ponieważ tutaj w Karkonoszach to właśnie znajdowały się podziemne ukrycia i dlatego przekopywano myślibusz, przekopywali Wehrmacht, załóżmy Niemcy hitlerowskie, przekopywało myślibusz. Później jak Niemców wygonili Rosjanie, Armia Radziecka też przekopywała, szukali kurhanów. To było w Myślibożu, na Wielisławce to była tak zwana standard jazzowy. Powiedzmy, jedni kopali, później drudzy kopali. A na koniec, w latach 70. jeszcze za Jerozolskiego, to w ogóle całe Karkonosze przekopywano. I mówi się, że oni szukali jakiegoś złotego pociągu, jakiegoś złota tego i tam. No tak, nie jakiegoś takiego złota monetarnego, czy jakiegoś tam sztabki. Nie, nie. Oni szukali kurhanów. Oni szukali kurhanów, żeby a nóż widelec ci zmarli hiperbolejczycy, co już po prostu wyszli spod ziemi. Zmarli po prostu na pewno, zostawili sobie po sobie jakieś pamiątki i taką właśnie, takie grzebienie, nie grzebienie, szkatułki, no cuda na kiju. Mogli takie coś, ale najwięcej właśnie tych wszystkich fantów, bo ja to będę nazywał fantami, to właśnie było w tak zwanym
złotem skarbcu Rosji w Kazaniu. Ale to za chwilę dojdziemy, bo to zaraz ciągnie się dalej, to nie tylko... Myślisz, że powiemy o tym dziś, czy przełożymy to na inny... A zaraz, ile to mamy w ogóle czasu? Pół godziny. Pół godziny? Aha, no dobra, no tak, bo jeszcze mamy właśnie ten dowód. Dobra, gdyżmy już pół godziny się rozgadali, no to musimy jednak uciąć. To, że jednak trzeba... utniemy to. Kwestie Kazania, no i Bajkału, jezioro Bajkał. Co tam się znajduje na skarpie? To jest też kolejny, powiedzmy, film i niestety musimy to urwać. Ale jest... No, będziemy też tam opowiadać o różnych rzeczach w następnym filmie i niestety to jest... brzmi jak niesamowita sensacja. Na tyle my już... Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.